Witam ponownie w grze Star Wars Rebellion. Niestety, znaczy nie wiem czy niestety, troszeczkę postanowiłem wyciąć, ponieważ poprzedni odcinek, który nagrałem, grywałem bardzo późno, byłem już zmęczony i w sumie chyba tak nie za bardzo wyszedł. No niestety zapisałem grę na save'ie tym co zawsze. No i odcinka, który wcześniej nagrałem, nie wrzucę, ale no jak już na pewno, jeżeli ktoś to ogląda, to zauważył, że albo grał w samego Rebelliona, zauważył, że w tej grze wszystko dzieje się dość powoli i niezbyt spektakularnie, więc postaram się w miarę możliwości powiedzieć, co się wydarzyło. No i ewentualnie nadrobić. Coś tu się dzieje, cały czas tak naprawdę rozbudowuje się infrastruktura. Okej, fajnie. Wirs cały czas coś tam powoli wymyśla. I teraz tak sobie myślałem, czy ja tu przypadkiem nie popełniłem jakiegoś błędu. Muszę znaleźć tych moich... O, Zugs, co to jest? On... Co on umie? On umie dowodzić. Czyli to jest chyba jedna z nowych postaci. Na razie go nie będę ruszał. Niech tu sobie siedzi. Ktoś tam mi chyba zwerbował. Tak, Imperator zdaje się, że go zwerbował. Dalej, Garindan standardowo. Może tak się tu leni ten Garindan, no to niech sprawdzi, co tam na tym Chandrila się dzieje. Tu nic. Tu nic. Tu się buduje okręt. Co tu się dzieje? Bin Esada walczy z powstaniem, potem będzie tą planetę przejmował. Tu mamy flotę, we flocie jest Ozel. Nie jestem pewny, nie, Ozel nie umie nic wymyślać, więc nie ruszamy Ozela. Tu nic, okej, czyli tutaj na razie po maluśku. Dalej, w Corellii jeszcze sprawdzam. We flocie, tu mamy Dala. Dala sobie dowodzi, ale wymyślać nie umie, więc niech sobie nadal dowodzi. Czeka na większą flotę. Tu się buduje Victory Star Destroyer i nic. Ok. Tutaj mamy taki dziwny system Benotos. Ten chyba nic nie umiał, nie? Nic specjalnego, przydatny za bardzo na razie. I Obroaska i nic. Ok. Drugi nasz chyba najlepszy system to jest Sulust. O, mamy Tyrana. Ha, 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 ha. Zbudowany. Imperial Star Destroyer. Tyrant właściwie. Tu nic. Niles Ferrier raczej do wymyślania się nie nadawał. Mon Calamari nic. To wszyscy? No to wygląda. No dobrze. Okej, to przyspieszmy troszkę. Zaraz się będą pojawiać informacje. Okej, na Corellii mu się udało. Nie, jeszcze... Jeszcze przekonuję i na Coruscant nic nie budują. Niech sobie przypomnę. Tutaj mamy tak, Construction Yard. Nasza główna planeta w tym momencie do budowy. Na Balmorze stocznie. Okej. Okay. Tu by można, niech no jeszcze sobie przypomnę, gdzieś potrzebowałby mieć planetę do, chyba tu, to nie jest tu potrzebne, ale za to na tej planecie będę budował sobie docelowo, o, Advanced Training Facility, no to niech będzie. Od razu lepsze. Dobra. Ale zaraz, ja tu miałem jeszcze kogoś, muszę tam idzie, nie, fail, no trudno. Bo mam nowe postacie na misji, Dala, nie, to sprawdziłem, Vader na misji, misji, Laban, Sat, nie, to był ten Vikway. Co on tu robi? Tu ich wysłałem? Czemu oni tu są? Aha, bo... Okej, rozumiem.
imperialni, znaczy rebelianci pewnie przejęli planetę, czy coś w tym stylu, i oni się tak jakby schronili na imperialnym niszczycielu. Imperial Star Destroyer. Nie pamiętam w tym momencie na Nida, na czym służył, trzeba by to sprawdzić. Ale żeby nie było, będzie Imperial Star Destroyer Avenger. A potem się sprawdzi, czy na pewno Nida na nim służył. Dobra, na razie ten system, który to jest Dolma, ten, tak, na razie go sobie zostawię i wyślę, gdzie tu będzie potrzebna flota. No tu już jest coś. Coś się jeszcze buduje, tak, karaki się budują, dobrze. Czyli tu flota będzie. A tu? Tu nie ma floty, tu by trzeba tymi się zainteresować. No dobrze, to jest szturmowcy, raz, dwa, trzy. Niech się budują. I moją flotę wysyłam na razie tu. A, polecieli. Cóż się dzieje? Dołem, czyli do wroga. Tylko wyleciała flota z systemu. Tchórze! Nędzni. Informator. Na denab coś tam. Denab. Na denab. Czemu? Co? Inside uprising? Po co ja go tu wysłuchać? Bez sensu. No, może. Dobra. Okej. Okay. Averam. Okej. Okay. Piet nadal myśli. Training facility idle. To tam mniejsza z tym. Ale to jest istotne. Naduros. Chyba w tym systemie. Tak. Sprawdźmy, czy wszędzie mam jakieś jednostki. W razie czego. Tu są. Na Koreli są. No to myślę, że się buduje na tych. Tu jest stocznia, pomaluśku się buduje. Na Koreli Training Facility. Co tu zrobić? Aha, ta flota jeszcze nie jest gotowa i długo nie będzie, a ta? To jest marna flota. Dobra. To myślę, że zrobię tak. Zbuduję sobie trochę prób droidów. No tak myślę, że z... Ile w takim sektorze jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No to 10. To pewnie starczy na całą grę. A może nie? O, Karak na Sulust, dobrze. Mendo. Środianin, szpieg pewnie, co? No właśnie, samych szpiegów. Po co ty tych szpiegów? Weź ty jakichś porządnych dowódców, nie wiem, Trauna. No, Tarkina to już nie, bo nie żyje. Mendo tutaj. Po co mi on? Construction Yard Idle na Averam. No dobrze, to muszę się znowu tutaj... Co tu może być? Jag Minor, tu nic istotnego. Stocznie. To won. Scrap. Scrap. I wy macie mi tu na... Balmorze wybudować więcej stoczni. A. Jest, elegancko. A coś tu jeszcze było? Na Umgul. Na Umgul. Tu też chyba było. Tak, to jest solidna. Tu ten. Nie bardzo jest co budować. Albo chyba, że... Zobaczmy. Sulust. Nie. Sulust ma na maksa. Sulust van.
To im tu nie jest absolutnie do niczego potrzebne w tym momencie. Więc tu sobie, żeby się nie nudzili, zbuduję rafinerię. Się zaraz odnieść z ręką w ocniku. I nie będę miał surowców na budowę innych rzeczy. Okej, okay. No lecę dalej. Rafineria. Raport od Vadera. My mission has failed. Aha. Co? No to dalej. Dobra, weź trochę tam. Może dyplomacji, bo nam tutaj się źle skończy. No effect. No to walcz dalej. Dobrze. Okej, okay, proby. Proby to później. Coś tam się nie udało. Aha, to wszystko idzie do przodu. Na Duros. O kurczę, ale ich szybko wyprodukowali, matko. Prawda? O. No dobra. To tak, skoro na Duros, to jest tak, sektor koreliański. Zobaczmy, tu mamy żołnierzy na Balmorze lecą. I tu na pewno, tu też są. Szturmowców. Szturmowców nigdy za mało. A te proby wyślę. Zobaczmy, jakiś fajny system. O, Datomir. Planeta, która... czy tak, ze ślubu księżniczki... Gdzie to jest? Uciekło mi. Z książki ślub księżniczki Lei wypadła... Znaczy częściowo można powiedzieć, bo tam coś było z jakimiś czarownicami. To pozostało, jest w tym nowym kanonie, choćby pojawiają się Siostry Nocy w serialu animowanym Clone Wars. Także jak najbardziej. Dobra, ale co tu jeszcze jest? Kurczę, znowu to samo. Tu. Hot, Bespin, o, Anoat. No to to bierzemy, proszę. Po pierwsze, co jest na Hot? Może tam im... Tam rebeliusy swoją bazę nową założyli. A wszystkie, przynajmniej będę od razu wiedział, co tam się na tych planetach dzieje. No. Oni sobie polecą, wrócą. I tak po kolei wszystkie systemy. Dobra. Karak, mamy kolejnego karaka. Coś tam. No się nie dziwię. Nie. Skrid wraca gdziekolwiek. Co to był? Szpieg. Dowódca. Na Umgul znowu nie mają co budować. To niedobrze. No to co? To będę musiał... Tu, fakir. albo tu, Obroa Sky, albo na Palanchi. Nie, na Palanchi to już budują tych. No to Obroa Sky niech będzie. Tu i macie budować Construction Yard. Potem są też lepsze te Construction Yardy, więc też idzie w ogóle szybciej. Taki chyba mam wolny start generalnie, nie wiem. To było... No, efekt, no nic. I rafineria. Na razie chyba jest ok. Averam? Ok, jeszcze nie, jeszcze...
tak, tak, możesz kontynuować. A Vader. O, no i Vader też. Też mu się udało. Tu się dużo dzieje. Muszę zwolnić. Szpieg. Co tam na tym Chandrila widać? Coś tu się dzieje. Kogoś tam przyłapał. Wiktory! Jest! Jest Wiktory! No wreszcie. No to... Gdzie on jest? Tu jest. No. Ty tu leci. Shipyard Idol on Tralus. Czy tu? Tu by trzeba wybudować, no ale pytanie. Dobra, mam plan. Czy tego na razie nie ruszam? To mi tu nie jest potrzebne. Na Koreli będą stocznie, a na Tralusie będzie budowanie. Myślę, że to tak na razie zrobię. Regimenty szturmowców, fajnie, fajnie. Co tu się dzieje? Ship arrived Duros. Piękny widok. A na Rylot, co tam na Rylot widać? Nie wiem, gdzie jest Rylot tu. Normantel, nie, tu jest chyba Rylot. Tak. O, nawet fajna planeta. O, Bakura, ta chyba jest niezamieszkana, czyli cokolwiek tu wyślę, to ją przejmę, a ta jest taka pół na pół. Mora, dobra, to nic. To mało ważne w tym momencie. Fail. Co ty w ogóle tu jesteś? Corsin. To są szturmowcy. Może więcej ich. Tu wysłać więcej szturmowców albo komandosów? Nie. Czemu oni są właściwie, jak to jest? Defense. Sześć tacy ogólnie dobrze do wszystkiego, tak? Dobra, więcej szturmowców. Raz, dwa, trzy. Na Corsin. Ok, wszystko się zgadza. Imperial. O, mamy Imperial Star Destroyer na Balmorze. No tu będą już dwa. Ozel. Ozel był na czym? Nie wiem, też będę musiał sprawdzić. No, będzie trzeba to wszystko. Myślę, w kolejnym odcinku zrobię research, przypomnienie małe, co gdzie kto służył. I ponazywam. A tymczasem przydałyby im się na pewno. No właśnie. Od razu do floty. A przydałyby im się. No, rzucaj bombery. Czemu nie mogę? Nie mogę do floty? No dobra, jak nie mogę do floty, to trudno, to ich wyślę po prostu tak. 6 sztuk, raz, dwa, cztery, pięć, sześć. Co tu jeszcze było? Nic. Koreli idzie do przodu. Jeszcze? Garindan wrócił, no to fajnie. Na Uwenie coś tam się wybudowało. Karak Light Cruiser. Karak Light Cruiser. Okej, jak ci tu idzie Sluiz Van? No powoli, Vader, powoli. Ten Skrit przybył.
O, dobra, dobra. Tutaj ważne informacje. Po pierwsze tak, Shipyard Idle on Salast. Czyli co ja tu mam? Tak to wygląda. Co oni mogliby jeszcze zbudować? Mogę do floty? Mogę. Imperial Star Destroyer, Victory, Dreadnought, Galeona, Dead Star, może. No, będzie, ale na razie nie. Myślę, że jeszcze jeden Imperial. Tego też nie jest za mało. To już. Ej, zaraz, czyli co? Tutaj nie ma. Tutaj nie ma dowódcy, kto tu się obija. Jest tu gdzieś Skreed status. Dobra, no. Dobra, chociaż ten będzie przynajmniej. Dobrze. Widzę, że wiele się zadziało. No niestety do wrogów dołączyli. Zdrajcy. Okej, okay, Wirs sobie radzi. Ale. Na Umgul jeszcze. Się nic nie buduje. Tak, tego nie chcę. Natomiast chcę, żeby na. Nie, od razu więcej. No ale dobra. Na. Tego nie chcę. Tego nie chcę. I tego też nie chcę. Natomiast macie mi tu wybudować construction yardów 10 się zmieści. No to ekstra. Dobra. I tu wybudowany. No dobrze. O, imperator kogo zrekrutował, ale znowu jakiegoś tam. Kogo? Orlok. Co to jest za typ? O, ale może facility design. Dobra. Ty będziesz. Powiedzmy tu. Averam facility design, ok. No, to już coś. Imperator będzie na. Może tu. Wyślemy imperatora, skoro Bin Esada sobie nie radzi. To jest szpiegul. No to szpiegula wyślemy tutaj. I powoli będę chyba kończył ten odcinek. Efekt. Dobrze. Szturmowcy rozmieszczeni. Okej, czyli malutki progres. A myślę, że chyba faktycznie powinienem nieco nagrywać też poza odcinkiem, żeby to troszeczkę przyspieszyć, no bo faktycznie tutaj się aż tak dużo nie dzieje. Dopiero się zaczną może jakieś ciekawsze rzeczy, jak faktycznie będą statki, floty, jakieś walki, może tam tego typu rzeczy. Także myślę, że tym zajmę się, znaczy w przyszłości, jeszcze oczywiście rozbudowa tego imperium, no idzie całkiem. Ale gdyby szło naprawdę dobrze, to muzyka nawet by się zmieniła w tej grze na oczywiście wiadomo co, na marsz imperium. Dobra, niech stuknie 300 dzień. Jest, ok. No to myślę, że w tym momencie mogę zakończyć. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że warto było posłuchać. Ja zrobię tutaj mały zaraz też przegląd. Popatrzę, jakie nowe postacie się pojawiły. Co nieco, mam nadzieję, o nich opowiem w kolejnym odcinku. Też może rebeliantów zaraz tutaj spróbuję ogarnąć. I też o nich opowiem, tak żeby przybliżyć postacie ze starego
kanonu, czyli inaczej mówiąc z legend. A na razie do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!